2015 i 2018. W 2017 roku mistrzem świata był Jason Doyle, a w 2014 wicemistrzem Krzysztof Kasprzak. W latach 2013-2017 właśnie tylko Ty Woffinden i Jason Doyle wygrywali turnieje Grand Prix w Pradze. Brytyjczyk 3 razy z rzędu, Jason Doyle 2 razy z rzędu. Obaj po tych sukcesach zostawali mistrzami świata. Woffinden, Kasprzak, Doyle, kwech, Kasprzak zamknie Woffindena. Co zrobić z Jasonem Doylem, bo ten wynosi się szeroko, wjechał przed Doyla. Świetnie Krzysztof Kasprzak, tam pojawił się Ty Woffinden i kwech, jak gdyby nigdy nic, podzielił mocno towarzystwo. Ależ straszliwie się to skończyło dla Krzysztofa Kasprzaka. Wyścig musi być przerwany i niestety wyglądało to bardzo brzydko. Tutaj nie widziałem, żeby tu była czyjaś wina z któregoś z zawodników. Na powtórkę na pewno to zobaczymy. No, uderzył plecami całą szybkością motocykla. Wciągnęło go tam w to odsypane. Nie opanował motocykla. No i gdy go wciągnęło, wciągnął się on na ten motocykl, chciał się ratować. I w tym momencie go obróciło, uderzył plecami i motocykl go dobił jeszcze do tej bandy. Także miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku z Krzysztofem. Ach, za to trzymamy kciuki. To jest absolutnie najważniejsze w takich momentach, niezależnie od tego, czy cierpi reprezentant Polski, czy jakikolwiek inny zawodnik. No, Krzysiu jest twardy jak stal. Wszystko dobrze, źle to wyglądało, ale skończyło się na strachu. Tutaj właśnie gdzieś tak namieszał. Nie, tutaj było ciasno, bo tu widzimy, Krzysiu, nagle tu w tym momencie właśnie ten, to jest to miejsce, gdzie właśnie został tor zbronowany i tutaj widzimy, że obróciło w ostatnim momencie, gdzie najpierw go wciągnęło Kasprzaka. Tutaj widzimy, wszyscy jadą bardzo blisko, tak? Tutaj dużo miejsca miał Kasprzak. Tutaj proszę, o właśnie w tym momencie dojechał tylnym kątem tego odsypanego, wciągnęła, tutaj go obróciło, więc błąd.